Hej. Witamy, witamy. Lecimy. Pierwszy jesienny targ staroci. Dziś znowu niestety Opole. Pogoda Ale jest bardzo brzydka. Mam nadzieję, bardzo mało ludzi jest dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będą powystawiani tylko z chryzantemami. Zobaczymy, może uda się coś nagrać, coś pokazać. Coś świeżego. Także. Karolina, polskie. To ładna filiżaneczka z Tułowic. Sowa. Żelazko na duszę. W całkiem fajnym stanie. Dzień dobry. Dobry. Na niepogodę żeście trafili. No, dawno nas nie było, byliśmy we Włoszech. Piękne. Naprawdę tam to jest głowa mała. Za tydzień będę miał ciekawe rzeczy. Także zapraszamy za tydzień do Opola. Piękne, no. Kosmos. To też takie coś, tylko mniejsze mam, nie? Drobniejsze kwiatuszki mi się wydaje, że też ostatnio przytargałeś. Chodzisz, tak? No. Chodzisz. No, mhm. Takie mamy, tylko mniejsze. No, to kupiliśmy wtedy, to masz dzbanusze, kupiliśmy mlecznik. Mlecznik, o, właśnie. Ale podobne, chyba nie ten sam. Drobniejsze kwiatuszki. Niesamowite. Też nie ma tyłu, nie? Ale też to jest zmalowane, bo widać, nie? Mhm. No, ciekawe. Modern in Hong Kong. Ale obraz. Tak.
To ma. Buczeczki. Buczeczki, pozdrowionka dla Basi i Grzesia. A mi się tamte podobają. No tamte też są ładne. Ta też jest ładna. Która ci się podoba? Ja sobie przyjadę. O! Z kangurem. A z kangurem wziąłeś? Fajna. Piękna. Ta jest też ładna. Z Australii. To też jest ładna. Ładna rameczka. I chcemy teraz podnieść. Puszki też. O, jakie to lekkie. Plastik, fantastik. Obroszone. No? Emaliowane, blaszka. Fajne. Fajne emaliowane, jeszcze takie jak kawa. Kawa, no to tylko trochę za małe na kawę. Takie. Pół kilo wejdzie. No, pół kilo do ostatecznie. To pani weźmie te drugie i będzie na pisze. No tak. Gdzie ja to będę przyszedł? No, to musi zawakować, bo inaczej to będzie czasu. Albo kurę. Kogo? Blaszka pusta. Pusta, no. Kurby i nie ma komunala. Nie ma komunala, tak pusta stoi. Jakąś naleweczkę z Aroni. To mocniejszą. No, przy takiej pogodzie by się przydało mocniejsze, nie? Na spirytusie coś takiego. Piękne koszyczki. Ja nawet nie oglądam koszyczków, bo już ja mam gdzie ustawiać w domu. Z ciekawości zapytam, jaka cena takiego koszyczka? 70. 70 zł. To się ściąga. Takie wiecie drewniane. Murano? Murano, no. Murano, Urano. Nie, Urano nie, tam Murano. Tam ładniejsze. Wiesz, że ja niebieskie. Ale kto to wiedział, nie? A ty kiedy wyszła? No. Kurde. Teraz kurde nie jeden bez no. Czekaj, przepraszam. Kolekcja cyncików. Nie, żonę chciałem. Kolekcja cyncików. Proszę bardzo, jak ładnie wyeksponowana. A to jest Murano? Nie wiem. Nie znam się. Zapytaj wyczochranych. Murano? Ten to ładne. Kolejne stoisko. Chodzisz. Mhm. To będzie tu łowicie. A nie. Nie wiem, co to jest. Ja się nie znam, ale ładne. Nie będzie tu łowicie, tylko po prostu. No nie wiem. Widziałam te rybki. Kogo widzieliśmy te rybki? Krzyśka. No właśnie. Pozdrawiamy. Chyba na ile to kosztuje? Ile? Jeszcze więcej nie będzie. O, ten sposób. Wiesz co cena? Jest i tak to robotnicy. No. Która? Tutaj to. Tej jest 6. Tu? Tak. A ta 10 zł. Co byś chciał? A za 5 będzie? 10. A piątka? Nie. A 8? Nie, 10 zł. 10.
Tutaj raczej nie ma negocjacji cenowych, bo to i tak są takie ceny dobre już. A ja, patrz, zaglądaj, bo ja się tu nie będę. Jak coś, to wszystko mamy nagrane. Nie, żeby okay. To szkła nie pobił, bo to no nawet nie chodzi o to. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Można? No nie bardzo. Jeszcze nie, ja to można. Wyciągam. Aha. Ja to wyciągam. Ale co pana interesuje, to ja panu pokażę. No właśnie jakieś takie... Nie. Turystyczne te nawiasy do otwierania. Nie. Tam nie ma. Samolotem. Tutaj widziałem coś ładnego. Puszkami. Seberko? Ile za tą ścisznotkę? 4 dyszki. Ale seberku 830. Jest bardzo filigranowa. Oj, proszę pana, to jest Warszawa. 35 zł za te 4 dyszki. Ile takie coś? 3,5 dyszki. Dziękuję. Super. Bardzo. Dziękuję bardzo. Kupiona. Piękne sreberko. Będzie na prezencik. Prawda? Wszyscy wiedzą dla kogo, do pozytowu. O! Ale powiem wam szczerze, nie jestem pewien, czy to jest z niej. Ale pokrętło, czy? Nie. Góra, tak? Nie jestem pewien, bo jest trochę inna. Tu jest takie zdobnictwo francuskie typowo. Tempirowe, a tu jest już jakieś takie, tylko powiedział bardziej eklektyk. No ale taką kupiłem. No to... Piękno. Mi się podoba. Mega. Taką mogłabym nawet postawić. Ładna jest. To co, Czesiu? Nie, ale jest ładna. Piękna. Jakby ktoś był chętny, 280 zł. Tu jest ta lampa, ta stara. Ona jeszcze miała właśnie takie nóżki ładne na dole, tak nie bardzo im widać tutaj. Piękne. Tamta jest jeszcze u was, tak? Tak, jest. Jeszcze ją macie. W jakiej cenie? 320. 320 zł. Ten kosz i ten zegar, nie? Nie, bo to wypadnie. Ale cały kosz, to już rzadko panu kupię. No jak, nie. A to weź nie ten. Gościu, który zapłaci za to 5000, że panie no, że dopiero po niedzieli będzie przemyśli to. Ale to są bardzo drogie ceny. To jest przedwojenne. Pocelane przedwojenne i takie przywoje. Cały? 1000 to, a to 1000. 2500, tak? Razem z zegarem, obrazy, to co w koszu? Zobaczy na internecie, ile kosztuje ten zegar. Nie pan wejdzie. Okay. Ma pan ten na wyszukiwanie, że od razu wyskoczy. Tak. No i zobacz pan, 1200 zł, a ja go liczę 500. Okej. Okay. To samo. Nie wiem jak ten, bo ja nie znam się na tym. Jakby ktoś chętny, to zapraszamy. Mówię, jakby ktoś chętny, to zapraszamy. Na sztuki nie sprzedajemy te zapalniczki. Nie, brakuje, ale fajne. Fajne, na Bigoscie coś fajne. Pozdrowionka dla Kuby i Sylwana, którzy taką kankę mi odłożyli. Kiedyś jak się spotkamy, to odbierzemy. To odbierzemy, dogadamy się. Pytaj, ile damy.
Ola mi kupiła blaszaną czapkę, bo zaczyna kapać. Z krową. Z krową, fajna. Za 7 zł. Fajna. Przyda się, na Bigos. Na Bigos. Zaczyna padać, ludzie się pakują. Zarządzona ewakuacja. Nie wiem po co to pada, ale... No niestety. Takie cenie lawenda? Ale... Pani bierze. Pikel hałba pruska. Wygotowana. Domu pani pachnie, do szafy pani włoży. Halo, halo, żegnamy się, uciekamy niestety, ale pogoda... Nie no, zaczęło lać. To się tak zaciągło, że na pewno nie będzie to trwało chwilę. Uciekamy, wszyscy uciekają, ludzie się pozbierali. Nie ma co nagrać, nie ma co pokazać. Także my też się zawijamy, miłej niedzieli życzymy. Pięknej pogody, trzymajcie się. Sorry, że tak krótki film, no ale taki mamy klimat. Do następnego.